Chciałabym Wam powiedzieć, jako minimalistka, co zrobić, żeby sprzątanie było po prostu przyjemne, żeby pokochać sprzątanie na nowo. Nie wiem, czy kojarzycie takiego mema. Nie jestem jak inne dziewczyny. To ja mam coś takiego, tylko że ze sprzątaniem. No, jestem pewna, że nie jestem jedyną osobą, która lubi sprzątać, ale no, czuję się wyjątkowa w tym przekonaniu, przynajmniej z takich moich obserwacji. Większość osób, które znam, nie lubi sprzątać i unika tego jak ognia. Więc stwierdziłam, że zastanawia się, co sprawia, że sprzątanie jest dla mnie przyjemnością i się z tym z Wami podzielę, bo czemu nie? Więc może na początku bym chciała Wam powiedzieć o tym, że oczywiście sprzątanie jest sprzątaniu nierówne i są takie rzeczy, których bardzo nie lubię robić, a są takie rzeczy, które kocham robić w kategorii właśnie tego sprzątania. I z tego, co zauważyłam, im więcej rzeczy mogę wyrzucić, tym bardziej się cieszę. Także może na początku powiedzmy o takich kategoriach sprzątania i Wam powiem, co myślę na nich temat. Zacznijmy od tych, które lubię najbardziej. Najbardziej na świecie lubię takie odgracanie, wyrzucanie rzeczy. Często takie sprzątanie towarzyszy przeprowadzkom albo sprzątaniu na przykład w takim pokoju, gdzie się wrzuca wszystkie niepotrzebne rzeczy, albo w jakiejś piwnicy na przykład, czy na strychu. To jest takie sprzątanie, które po prostu jest cudowne dla mnie. Bardzo lubię to robić, bo od razu widać efekty. Efekty są takie bardzo znaczące. To nie jest tylko to, że o, coś było brudne, już nie jest. To jest prawdziwa metamorfoza właśnie dzięki organizowaniu, porządkowaniu i dzięki wyrzucaniu. Drugim w rankingu moich ulubionych jest sprzątanie takie wiosenne, gruntowne. Dotyczy często całego domu i jest po prostu takim, no takim sprzątaniem na błysk, takim odkrywaniem trochę na nowo piękna domu, w którym się mieszka, dzięki sprzątaniu właśnie. To są takie dwa typy, które lubię bardzo i są też dwa typy, których bardzo nie lubię. Sprzątanie, które nie lubię, to jest sprzątanie takie cotygodniowe i takie codzienne. Czyli na przykład sprzątanie łazienki albo kuchni zazwyczaj należy do przykrych obowiązków. Tak samo często nie przeszkadza mi, jak w moim pokoju jest przez na przykład kilka dni, bo po prostu nie czuję potrzeby sprzątania codziennie i uważam, że to jest ok. No więc tak wygląda moja sytuacja z sprzątaniem. Pewnie po tym, jak Wam wytłumaczyłam, to wiele z Was może powiedzieć: no, mam tak samo. I super, witaj w klubie. Ale to nie wszystko. Zastanawiałam się właśnie, co sprawia, że niektóre typy sprzątania bardzo lubię, a niektórych bardzo nie lubię. I doszłam do pewnego wniosku, który wydaje się być całkiem oczywisty, ale dopiero jak się o tym pomyśli. Otóż, no chyba nie trzeba tłumaczyć tego, że im mniej rzeczy się ma, tym łatwiej jest sprzątać. I tutaj wchodzi temat minimalizmu. Jedną z takich obserwacji, które zauważyłam, jeżeli chodzi o takie sprzątanie całego domu, no to z wszystkich miejsc najbardziej lubię sprzątać mój pokój. I wydaje mi się, że powodem jest to, że mój pokój to jest taka moja przestrzeń, gdzie mam kontrolę nad wszystkim. To znaczy, nikt mi nie mówi, co muszę zostawić, a czego nie mogę wyrzucać. To jest takie tylko moje miejsce. Więc to, co chcę, to tutaj wnoszę, a to, czego nie chcę, to mogę wyrzucić i mam nad tym pełną kontrolę. I idzie za tym to, że w moim pokoju już miałam bardzo dużo okazji, żeby pozbywać się mnóstwa rzeczy. Mniej więcej raz na kilka miesięcy moja szafa doświadcza gruntownego sprzątania, w którym pozbywam się wielu rzeczy. Za każdym razem się zbierze duża sterta rzeczy, które po prostu, no po prostu się ich pozbywam. Nie są mi potrzebne dłużej w moim pokoju. Przez co, mój pokój jest w takim stanie, gdzie jest po prostu mało przedmiotów.
na tyle mało, że uporządkowanie ich zajmuje mało czasu. I też mój pokój doprowadziłam do takiego stanu, że bardzo mi się podoba wizualnie, więc zawsze jak sprzątnę go po prostu, wiecie, tak na co dzień, nie? Jest bałagan, później go sprzątnę, to zawsze jest to uczucie satysfakcji, że po sprzątnięciu mam takie jest, zrobiłam coś dobrego, osiągnęłam sukces, bo teraz jest to ładnie, a było brzydko. I myślę, że to jest kluczowa sprawa, że często sprzątanie jest takim przykrym obowiązkiem, dlatego że narzuca się nam to, że trzeba to robić, a nie jest to coś, co wypływa z nas samych. I to jest pierwszy problem. A drugi problem jest taki, że często rzeczy, które musimy sprzątać, nie są w takim stanie jak mój pokój. Na przykład ktoś może mieszkać w pokoju, który jest zagracony, który ma dużo niepotrzebnych rzeczy. I nawet jak włoży dużo siły w sprzątnięcie, wszystko na zasadzie ułożenie i na przykład wytarcie kurzu i tak dalej, nawet jak zrobi te wszystkie rzeczy, to nadal nie czuje się w nim dobrze. I to może sprawiać właśnie tą niechęć do sprzątania, bo po wysiłku nie ma nagrody w postaci satysfakcji z ładnego widoku na przykład. Wiecie, o co chodzi? Mam nadzieję, że wiecie. No i rozwiązanie tego jest bardzo proste. Po prostu trzeba się pozbywać rzeczy i trzeba dążyć właśnie do znalezienia swojego stylu też i do zaaranżowania swojej przestrzeni tak, żeby nam się podobała. Ale myślę, że najważniejszym elementem jest po prostu i takim dostępem dla każdego jest pozbywanie się dużej części rzeczy i dzięki temu będzie ich mniej, będzie łatwiej sprzątać. Będziemy się czuli lżej, bardziej czysto w naszym pokoju. Dużo jest plusów z tego rozwiązania, więc zachęcam. To jest chyba takie moje główne rozwiązanie na niechęć do sprzątania. I powód, dla którego bardzo nie lubię sprzątać na przykład łazienki co tydzień albo kuchni, jest taki, że ja jako minimalistka bym wyrzuciła połowę z tych rzeczy, które tam mamy w tych miejscach, ale nie mogę tego zrobić, bo dzielę mieszkanie z innymi osobnikami domu. Więc muszę się niestety pogodzić na to, że dopóki się nie wyprowadzę z domu, po prostu nie mam nad tym pełnej kontroli i nie zawsze sprzątanie będzie mi sprawiało przyjemność. Ale z pewnością są jeszcze takie kategorie mojego życia, gdzie mogę zrobić większy porządek i mogę nadal coś wyrzucić, więc to mnie motywuje do działania. Zawsze bardzo lubię sprzątać właśnie na przykład w mojej szafie, kiedy mogę wrzucić wszystko i ułożyć na nowo i zmienić organizację niektórych przedmiotów, mogę dużo rzeczy się pozbyć i to jest właśnie mój ulubiony sposób sprzątania. I to jest ten, który kocham i który sprawia mi dużo przyjemności. Jeżeli nie macie tej satysfakcji po sprzątaniu, jeżeli ona nie jest dla was nagrodą w samym sobie, to takim innym sposobem będzie być może zaproponowanie nagrody od siebie, czyli wymyślenie sobie, że na przykład po każdym sprzątniętym pomieszczeniu możecie obejrzeć odcinek serialu waszego ulubionego. Każdy będzie miał swój jakiś tam system nagród. Ale warto o tym pomyśleć, bo nasza psychika jest bardzo złożona, ale też czasami jest bardzo prosta i takie wyrabianie sobie pozytywnych skojarzeń ze sprzątaniem jest dobrym sposobem na, i nie tylko ze sprzątaniem, z rzeczami, którymi po prostu nie lubimy, a chcielibyśmy lubić. To jest właśnie taki prosty sposób na zakodowanie sobie w głowie, że sprzątanie oznacza przyjemność, bo po sprzątaniu jest serial, albo po sprzątaniu jest słodkie. I wtedy kodujemy swój mózg, sprytne co nie. Dobra, to wszystko na dzisiaj. Dzięki wielkie za oglądanie i widzimy się kolejnym razem.